Dzień dobry. Witam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona i zapraszam na horoskop miłosny. Mamy lekką obsuwę ze względu na długi weekend. Tak się po prostu poukładało, dlatego możemy się umówić, że to jest horoskop od dnia, w którym zostanie opublikowany na kanale, czyli od dnia 16 sierpnia, no tak, sierpień już, do dnia 16 września, czyli miesiąc od dnia publikacji, ok? Pomyślcie sobie teraz o osobie, z którą chcielibyście mieć właśnie postawiony taki układ partnerski i działamy. To może być wasz partner, partnerka, osoba, która wam jest bliska, ale nie tylko, bo tutaj dochodzą zewsząd wiadomości, że to może być również relacja przyjacielska, to może być relacja rodzica z dzieckiem. Ja oczywiście kieruję się tutaj horoskopem takim romantycznym, tak, bo to jest układ partnerski, ale wiadomo, że każdy może uszczknąć coś dla siebie. I działamy. Jak to pokazuje się po waszej stronie? Ta druga strona. Oddalacie się od siebie. Ewidentnie mi się to pokazuje w sercu. Kochani, wy jesteście w świecie, w sercu. Druga strona jest w szóstce mieczy. To tak jakby wasze uczucia, serce oddalało się od siebie. Nawet jesteście odwróceni plecami w tych kartach. Tak jakby tutaj spojrzeć. Ta kobieta na łodzi jest odwrócona do tego głupca, który jest pokazany w tej karcie świata. A także możecie się mijać uczuciowo w tym miesiącu, tak, od 16 do 16. I to ma swoje powody. Ja już wam powiem, jakie to są powody takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim tutaj się po waszej stronie pojawia jakaś druga osoba. Ktoś, kto kim się zainteresowaliście. I nie mówię, że to jest u wszystkich taka sytuacja. I ja nie mówię, że tutaj też jest zdrada pokazana. Natomiast dla osób, które interesują się tarotem, to te trzy karty w takim układzie mogą powiedzieć ewidentnie, że chodzi o zdradę. Król buław, trójka mieczy i kochankowie. Tak to już po prostu jest pokazane jak krowie na rowie. Ale to również może być poczucie tego, że może to nie tak miało wyglądać. Może straciliście zainteresowanie. Może pojawił się ktoś, kto w jakiś sposób was zauroczył. I na razie tylko zastanawiacie się, czy rzeczywiście warto zostać przy tej osobie, o której tutaj pomyśleliście. Trochę nie czujecie się fair w stosunku do tej drugiej strony, no dlatego, że macie za uszami. Co? To już wy sami wiecie. Do podjęcia jest jakaś decyzja. Kochankowie.
Czy ją podejmiecie już w tym miesiącu? Myślę, że podzielicie się swoimi przemyśleniami z tą drugą stroną. Chociaż potwornie się tego boicie. Pokazane jest oddalenie się. Uczucia plus co Was łączy? Oddalenie. Podjęcie decyzji o oddaleniu. Może na jakiś czas w trakcie tej rozmowy umówicie się po prostu, że dacie sobie czas, dacie sobie przestrzeń. Ta druga strona natomiast jest bardzo pozamykana. I też nie ma ochoty na jakieś radykalne kroki, radykalne cięcia. Czwórka denarów. Chcę zatrzymać taki stan rzeczy, jaki jest na ten moment. Siódemka denarów. Chcę zaczekać z ostatecznymi decyzjami. Królowa mieczy. Jest otwarta na rozmowę. Ale też jednocześnie bardzo się boi. I ten strach, który się pokazał po jednej i po drugiej stronie, to jest coś takiego, co może Was rozdzielić. Księżyc. Tajemnice, niedomówienia i strach. I tutaj z tyłu talii pokazało się słońce. Słońce jako nadzieja, że wszystko jeszcze jest możliwe do odbudowania, do dogadania się po prostu. I może jako rada, żeby szczerze porozmawiać. Bo może to, co się tutaj pojawiło, ten pomysł romansu, tak, kochankowie, można też tę kartę czytać dosłownie, może to jest jeszcze platoniczne, może to jest tylko taka myśl, może to ten król buław, czyli rywal, rywalka, ten ktoś pojawił się jako koncept, a nie jako osoba. Może to jest po prostu pomysł. Co by było, gdyby? I tutaj ewidentnie mi się pokazuje sytuacja, w której warto by było na światło dzienne wynieść to, o czym wy myślicie. Porozmawiać, żeby to wszystko posklejać. Czemu nie? Spróbujcie. Tak jak mówię, ta druga strona jest gotowa do tej rozmowy, ale prawdopodobnie powie Wam, że z ostatecznymi decyzjami jeszcze chciałaby się trochę wstrzymać. Możecie też usłyszeć kilka gorzkich słów. Także tutaj się przygotujcie do tego. I ten głupiec mówi mi o tym, że albo otrzymacie propozycję, żeby zacząć wszystko od nowa, albo te gorzkie słowa będą wypowiedziane pochopnie i ona, ta osoba może żałować tego, co powiedziała. Także też bądźcie troszeczkę wyrozumiali dla tej drugiej strony. Co Was może rozdzielić, tak jak mówiłam? Tajemnice. Tutaj wcześniej, jak tasowałam karty, to też pokazała się karta arcykapłanki. To jest też coś ukrytego, ukryta relacja. Warto w tym miesiącu popracować nad tym, żeby te tajemnice nie były nie rozdzieliły Was. Żeby one zostały przegadane, przedyskutowane, też przemyślane wcześniej, prawda? No zobaczymy, zobaczymy, co będzie się działo w połowie września, tak? Czy tutaj oczyścicie tę atmosferę, która trochę jest zagęszczona, troszkę tutaj jest zagęszczona. Ech.
czy to oczekiwanie, ta druga strona też będzie chciała jakoś przerwać to oczekiwanie, będzie chciała jakieś takie bardziej zdecydowane kroki podjąć. Na razie wy jesteście bardziej zdecydowani, ale też nie macie zbyt dużo pola manewru. Także tutaj popracujcie nad tymi tajemnicami i zobaczymy, co będzie dalej. Życzę wam dobrego miesiąca. Trzymajcie się. Pa, pa.